To jest tak zwane perfekcyjnie opróżnione przyczepy, tak? Tak. Nagrywasz to? Kurwa presa, ja... No, wiem co zrobię. Czekaj, tu będę miał lepszy widok. I co? I nic. Może zmień scenę wysypywania. Teraz uderz w przyczepę, przynajmniej koło. To tak prosto, nie? Żeby ją tam we... O! Dobra, stój! Brawo ty! Teraz weź agro tam postaw gdzieś prasę tutaj koło tego. Najlepiej postaw ją koło... Cześć, witajcie, z tej strony Patryk Gales i witam was w pierwszym odcinku na nowej mapie na Boćkowo 1992. I dzisiaj pojedziemy do sąsiada pomóc mu w kiszące. Dzwonił, prosił, mówi, że hektarów dużo do wysieczenia ma. Sieczkarnie mówił, zamówił, czeka na polu. Pojedziemy pomału. No chyba jadą, bo słyszę jak titają. On tu nawet jedzie. Zlecimy na to paletko. Puścimy sąsiada pierwszego. Nie za bardzo wiem, gdzie tak to tam dalej jest, to niech pędzi. A kombajnista gdzie? Jadę. Pojechał sąsiad, za sąsiadem mogę pizgać. A tam to polem. Nic, ja se wjadę do mnie. No i jest także agromeister. No witam. No i Heniów. Twojej 1224. Morgan. Tak w marginesie sąsiad, ile ty masz tu hektara? He? Tu? Ile tu jest? Tu chyba są 4. No, ale nie jestem pewien. Powiadasz chyba. Nie pamiętam. Pamiętam już. Dobrze. Czekaj, majster. Na 10 ustaw sobie tempomat. Jedziemy. Powiedz mi, jak będziesz miał więcej procentów. Ja czekam na to wcześniak. A jak tam to twoje pole z kukurydzą to małtkie? W sumie fakt, mogę sobie podjechać, jak tam wygląda, zobaczę. Jak tego, zobaczymy jak wyjdzie tu, może jeszcze umucę u siebie trochę. Jak dzień pozwoli. Ale dużo tam miałeś tego? To jest malutki, co mam ile? 7 przejazdów widzę, 8. A, bo ty jedziesz na ziarko. No ja to na ziarko robię. No ładnie, ładnie wygląda, ładnie. Kolbę ma, nawet ładną. Ale wiachę puściła i to ładna. W sumie jeszcze trochę będzie do wymocenia, bo sucha się robi. Jak wam sypie? 50% już. Pędzę. Tak jak groja sobie tutaj u Patryka. Wjechał wypożyczoną sieczkarnię. Ja pin. To nie ja, to ty. Tak, ja. Najechasz. Jedź.
7% szefu. 74. 74 powiada. Piotrek będzie miał 90. 90. Może odbij trochę w prawo, ja tam się wcisnę pędzy was. Ło, ale mnie zarzuciło. Wróćcie do przodu. Jeszcze muszę poplon posiać, bo po buraki by kazali zasiać. A ile tych buraków będzie sadzić dla hektarów? Około 3 hektarów będzie. Czym to chcesz zbierać? Też wypożyczysz ten kombajn? Cukrowni bur kopacz, przyjadą kopać. Ale co, tym nowym Holmerem i? Jo. What are you doing? Ładnie. Majster zastrajkował, powiedział, że nie siecze. Jak to? Złożył header, powiedział, że jedzie do domu. Dokładnie. Ja mu dam. Ja tam się bym nie kłócił, bo to, wiesz, jego sprzęciunio. Co? 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 Jak to wypożyczone no. Z salonu? Na testach ma, mówił. Jaki test? A to jak ja to wypożyczyłem? Tylko że on jako jedyny ma na to uprawnienia. No tak. Ja bym się kłócił, że jako jedyny. Pokazać dyplomy? Ja też mam, ale ktoś u mnie musi z ciągnikom jeździć, nie? No to... On by Mariolkę na kombaj wpuścił. No gdzieś tam sobie siedzi, ale to w domu. Jedyne miejsce, w którym ludzie są bezpieczni. Znowu w szafie zamknięta? No teraz już nie, coś bardziej obora. Obora? Krów pilnuje. Tak zasrało? Bo ogólnie tam zające z krowami się biją. Taka sytuacja. No, musi, ona musi po prostu, wiesz... Ktoś musi pilnować się. Porządku. Dokładnie. Nie porządku, tylko ktoś musi kibicować. A nie powiedziałbym. Ostatnio to zarąbała dwa zające. Rękami. Dobra, stój. Dobra, te strajkuj. Bombki może zgasić w sumie. Nic, wio, wio, wio. Już pełny? Ja już pędzę. Czekaj, gdzie we mnie ciśnie, moment. Ty, krzaki. Czekaj, sąsiadni wyżej do mnie jeszcze. No później jestem na podwórku. No stój, nie wyżej do sadały. Jedziesz. He? Tu nie przejedziesz. Hampel. O, hampel. A! Ja nie przejadę. Zdy. Ale się kupę wysera. Bo tylko na tą stronę rzuca. Ja się tam sprzedam steroidne. Dobra, jak ktoś to nie patrzy na ten kultywator. On tak sam siebie. No to po tym, po Grzegorzu, nie? Ale co po Grzegorzu? No, po Grzegorzu. Jeszcze jakiś Marcin ma przyjść. Tam. Penelopa jakaś przyjdzie na pewno. Mariolka. Himmel Jadwiga. Może tu Daniel nie wjeżdża na chwilę obecną, bo tutaj robię grubszą sprawę. Moim kombajnie. No, nie, obok. Co ja lepiej, tu jeżdżę. Lepiej tam nie chućma, bo tego. Jak wdepniesz w jaką minę, to zobaczysz. Mówię ci, no prywatności trochę, no wróć. Nie widzę, patrzę w prawo. No, dobrze, bo... wiesz, ja już też jadę. Masakr. Co to, parek wolno chodzę normalnie. To... Maskara. O. A masz liść papier, żeby się podeszyć? No, były jakieś tam liście. Liście ja baj baju. O, dokładnie. Ja baj baj? Jasnął. Ja baj mi. Ej, ty tam nie wiedź, bo potem koła nie umyjesz. No właśnie to widzę. O Jezu, ja... Ja, fuj, jakie to lata. Wielkie! Jakie to wielkie!
Weź teraz trzaśnij poprzeczniaka. Sam w to wjechał. Jedź prosto. Kawałek tylko. Trzeba mają światła sprawne? Tylko kawałek. O, jeszcze, dobra, dobra, jeszcze, stój! Są sprawne. To dobrze. Teraz wycofaj. No to ja mam licencję, czy ty masz licencję, bo nie wiem. Ale kazałem ci jechać, żebym nie ja musiał... Ja bym powiedział, że on ma licencję kaskadera. No. Kazałem ci tak przejechać, żebym w twoje gówno nie musiał jechać. To teraz tej Penelopy nie patrzeć na mnie. Ja tu koło, czyszczę. A wjechałeś? Nie, ja tu je pukam po prostu. Ale o. Ty masz panie takie światła. Co z czym? A, oszczałeś się. Okay. 40%. Spokojnie Penelopa, ja tu jestem na posterunku. Żeś od niego odbił, jak to laser jest? Byś miał miejsce wjechać. Do końca dojedziesz. No. Nawet więcej. Dobra, dojedziesz do końca, będziesz miał 90%, to spierdalaj mi stąd. Mam 90 i mam 60. I między drzewkami slalom. O, ale bym pokrzywił. Nie moje to twoje. Ale ty! O, masz 30. Awaryjnie zgaś w tym siekającym Pershingu. Lecisz. A do palaczy trzeba było dodać. I wjedziesz jeszcze od tej samej strony co wjeżdżałeś, nie? I wysyp bardziej od tyłu. Bo tam, żeby ta górka była równa. No ja to później jeszcze łyżką podrzucę i dopiero przykryję. Ale wow, będzie... Kurde, sąsiad, weź tam coś w usy, bo jak to kiedy wpadnie, to urwie łyżkę i jeron. Co nie moje? Jak nie twoje? Za twoim gospodarstwem. Co, że za moim? A czy ja tą dróżkę tu robię? Ta dróżka to pewnie starsza ładna. Dajesz kanister, dajesz. Ja tam kręcę. Weź teraz tak jak pojedziesz, to zetnij się w prawo. Jedź w prawo od razu. Opuść hadry, jedź przycza. Żeby tu było miejsce do nawrócenia. Dobra, nawracamy i zrobimy jeszcze raz. Nawróć tak na przyczaj, jeszcze raz zrobimy. I pojedziemy w drugą stronę. Czekaj. Już jedziemy tam na tamten koniec, nie? No. Kurde, muszę wspomaganie zrobić, bo działa jakby chciała, nie mogła. Jestem? Nie widzę cię. Dobra. Jestem z powrotem przy kompie, bo muszę... Stój! Wziadę. Ja dopiero dojeżdżam do farmy, bo musiałem na chwilę zadowolić w szokie. O kurde, oj. Co ona mi dała w ogóle, ta masakra? Maskara od Majorki. Co
Daniel! Ten? Linę daj! Co robiłeś? A co się stało? Byłbym wdzięczny, jeżeli byś odjechał tym złomkiem na bok. Nie mogę. Podnieś nogę i powiedz mogę. Domyśl się, czemu nie mogę. Wiem, teflony ci dzwonią. Wiem, rozmawiasz przez telefon, to nie jedzie. Dokładnie. Kiper, nie patrzy na to. Zdjęcia mi jakieś takie robią dziwne. Boże. Nie żeby coś, ale chyba dostajesz... trochę kupę, za dupę. Rozpierdziałam dalej do sąsiada. O, Chyniu! Haj, zabiorę się z tobą, bo trochę mnie cisło. Dobra, dawaj. Musiałem do domu. Z buta. Coś byłeś już kibli? No to w krzakach. Ale teraz go tak przeczyściło, że musiał już na kibel, bo krzaki to powiędłoby wszystko. To roślin nie siej, bo pozdycha. No dokładnie. Poczujesz? Okna jeszcze ma. Wejdą, zamknij, bo... Wiesz co, umyj się w końcu. Pewnie się nie poddar znowu. Żeby tylko. Ja powiem szczerze, że ja do tego Rostelmasza później nie wsiadam, jak ktoś do tego zawozi, to... Dobra, stój. Pożyczalni. Na ile miałeś, na ile czasu miałeś do roboty tym Rostelmaszem? No, na jakieś godzinę, dwie. Ale roboczą, czy...? Roboczą. No to ona już przekroczyła ten stan, jak... on nie gasił kombajnu i poszedł. A ile dopłacasz? 200 za godzinę? Nie, to tam po znajomości, tam powiedział, że 100, nawet 50. A. Zależy, ile przekroczy, nie? No, a teraz ile przekroczyło? Na pewno niedużo. Przyjebałby mi... Pareczkę? Karnie. Dawaj, jedziemy, jedziemy, nie ma spania, nie ma czasu. Dawaj mu. Ja mam oryginalny, ursusowski. Co? Klaksonik. Ja mam oryginalny farmingowski. Przerobiony człowiek. Jakbyś się Helu nawciągał. Dobra, nie trąb tam już. Coś chciałem dać po hamulcu. O Boże. Co? Wiesz, ja się zatrzymię, ja cię zatrzymię tym ciągnikiem. Nie wydaje mi się. Wiesz? No, że jestem na luzie. Więc możesz mi pchać tam z tyłu. Nie ma jak kiszonka na tej przyczepie, więc poszedł na pełnej. Ło, panie. Jeszcze nie ma. Dojeżdżam do domu dopiero do ciebie. Biegaj, bo ja już mam 74. Ostatnie dwa przejazdy zostały. Ile wysłał przyczep? Patryk, jeździłeś? Nie. Ile tam razy byłeś u mnie na gospo? Dwa. Trzy. Teraz. Teraz trzeci. Ja byłem dwa. Teraz będzie trzeci. To jak na razie sześć. No to już... kość. Dobra, hamuj! Nosy! Dawaj! Ja lecę już. Jedzie za mną, czy czekasz na Patryka? W sumie to... jedź.
Ale cisza i spokój. Dałeś już? Ty jeszcze tam pole jedno jest. Tam to mało. Patryka. To jest Patryka, jeziorko. A to ja mogę pomóc. O nie, 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 nie! Kurde. A taki miałem ładny rozsiewacz na wodę. I operatora sieczkarni ci porwali. Wiem, nowy sienki rozsiewasz do nawozu, cały pogięty. A, znalazł się. Chciałem się nasz był. Nie? Albo nie jadę. Jadę. Ubić później. A, wiedziesz co gniazd. Dajmy, ludzie. No i co panowie, po pół litra pasuje? No. Widzisz, Agro się zgodził. U mnie to minimum dwa. Razy pół. Dobra, dobra, ty dostajesz jeszcze za jeżeli... Paliwo trochę kosztuje ropa, nie? Agro, to już tam słyszę, że gdzieś się nabrzdingolił. Cio. Zaraz do Mariolki. Jedź do Mariolki. No. To byś miał zarabiać chciałby. Ja już po nią dzwonię, ona już tam na pole mówi, że zaraz. O, słyszałem właśnie, jak ktoś wyważył z dolą nich drzwi. Mariolka spadła. Agro, uciekaj. Uciekaj. A się fajnie kieruj. Patryk, zmieścisz mam na razie, mam nadzieję, nie? Zmieszczę, ale nie wiem czy dojadę z dobrą szczepą, bo tak go rzuca po tym kawałku, że... Ja nie... Nie, nie, o to chodzi, bo ja sobie już zacząłem tutaj powoli ubijać, ale chyba zaraz utknę. Wiesz co, ja tak się trochę odsunąłem trochę dalej od niego, bo on taki trochę niebezpieczny po tym dojaku. A do końca pole jeszcze kawałek. Ła, ła. Cieszę się właśnie, że on tam... Trzeba mu to CV radio ściągnąć. Woda! Ja ma wody. Uciekam, bo nie jest niebezpieczny. Już wszystko skończyły? No ja, koniec. To ja będę jechał. No. Zabierz mu krożyki. Już mnie na polu nie ma. Za co ta droga jest taka krzywa? Patryk, jak wjedziesz do mnie na podwórko, to zamknij bramę za sobą. O Boże, uciekam. Jadę szybko i zamykaj bramę. To ustawię się przy bramie, bo ja już jadę. Ja mam lagi. Jadę, chłopaki. Ja mam lagi, nie znam rady. A poza tym ciągnij, zakopałem na pryzmie. Dasz radę zamknąć bramę, bo on nie jedzie za dupą pewnie, on nie jedzie. Wiesz co, kłóciłbym się. To już biegnę, nie dam rady, blag. Prawie mi na kicie siedzi, ale dobra, zdążę. Spokojnie. A nie, cholera! A ten płot to kogo? Mój. Chyba ci podwiał. Nie, zdążę kuknąć. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Nas tu nie ma, zamykaj. Do Mariolki. Przemucę ją. Patologia w kraju. Ja to słyszko słyszę. Nie wyłączyć radia. Nie było mnie w ziarniku.
O kurde. A dostałem nowy ciężarówki. Od wójta. Mniejsza. A Patryk, stoń tu gdzie? Zaraz ją poczęstujemy. On już nie dostaje, bo on już na rozrabie. Ale odjedź. Dobra, już jadę, bo nie mam czasu tej rady. To otwórz sobie tam wszystko, nie? Tam się nadnieć. Weź tam hola. Tam siad. Tam siad. Jak da się liczniki pokryć ciągnika? Tam siad. Jadł. Gdzieś tu mój hol leżał, weź go. A jak nie, to na sklepie musi być. Daj szybko, tam na sklepie mnie jakiś leży. Ua! Kurde. Bawimy się w Harry'ego Pottera. Zamknę tam się chociaż bramę? Dobra, powiedz mi, jak to się podpina? Ło. Najpierw pod siebie, później wsiadasz do ciągnika i tam powinno ci wyskoczyć napis. Masz, spróbuj sobie, bo mi jakoś to nie idzie. Chyba ja mam laga. Tamten daj, gdzie on jest, tamten najebołek? Halo? No. A ten płot to nowy? Był? Był. To go nie ma. Go nie ma. A powiedz mi tak łaskawie, czemu go nie ma? A nie wiem. Policja w drodze. No. Chodźcie, pomożecie. No że ja pierdzielę. Jak ten chodź założyć? Zrobił mi się po odcinkach głowie, żeby chodź założyć. Najpierw po 16-14 go podepnij. Właśnie chciałem zrobić trochę inaczej. Inaczej się nie nada. No szkodźwa, jak kogoś pizgnę za... Podpiałem. Wiem. Męczy. A, chyba go z przodem się nie podepnie. Powsiądę ciągnika. Ja? Nie. Chodź tu, majster, mu pomożesz. No daj mi ten, daj mi tą 16 na chwilę. Dobra. Daj mi 16. Co innego sobie zrobić. Nagrywasz, Patryk, jeszcze? Tak. Skoczmy wrzuć.
Wow. I takim oto wspaniałym sentymentem au. Zakończymy to, ten piękny, wspaniały odcinek. Chłopaki, chodźcie na chwilę. Mam nowy płot! Co jest? A ten to mój nowy pełnik! Uważaj, mój... Odejdź, miejsce. To nie ja. Wypierdaj. Już mi zejdź z oczu. Już? No da, dobra. Jutro budujesz nowy płot. No, kłótnią o płot zakończymy ten odcinek. Był ze mną Agromeister. No, siema. Który się nabrzęgolił. Był Heniu. Elo 320. No i widzimy się w następnym odcinku. Cześć.